Bardzo teraz prosimy o zabranie głosu pani profesor Zefinę Klinkiewicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Ja nie potrafię tak pięknie mówić jak ksiądz arcybiskup, a nie tak głęboko, ale może podzielę się troszkę tą wiedzą, którą udało mi się przez parę lat, czy tam 10 lat zgromadzić w tej sprawie. Jeśli mówimy o zjawiskach i procesach demograficznych, to dobrze jest zawsze spojrzeć w przeszłość i zobaczyć, jak się to wszystko kształtowało w przeszłości. Bo to bardzo wiele nam wtedy wyjaśnia. Jeśli byśmy tak spojrzeli na tę grupę najważniejszą w ogóle dla demografii, dla prokreacji, dla w ogóle życia człowieka, jaką jest rodzina, to można powiedzieć, że te zmiany w rodzinie takie bardzo głębokie zaszły wraz z procesami industrializacji. I te procesy industrializacji bardzo mocno oddziaływały na rodzinę. I nie można powiedzieć, że nie było wtedy reakcji w wieku XVIII, czy w wieku XIX w szczególności, kiedy te małe dzieci pracowały w fabrykach, a przede wszystkim pracowały w kopalniach angielskich. To była bardzo ostra reakcja armii brytyjskiej, która nie miała z czego brać rekrutę i nie miała jak bronić tego wielkiego imperium. Ale także pojawia się bardzo silny protest ze strony społecznego nauczania Kościoła. Tutaj trzeba przypomnieć biskupa von Kettelera niemieckiego, który bardzo był zdecydowany i bardzo ostry w niszczeniu rodziny i w niszczeniu właśnie, jak się mówiło wtedy, czynnika ludzkiego. Rozwój przemysłu powodował, że coraz więcej ludzi było potrzebnych w tym przemyśle i po prostu wyciągano wszystkich, kogo dało się wyciągnąć do pracy w przemyśle. Kobiety, dzieci, oczywiście bo ze wsi zabierano ludzi. I ten proces właściwie poza taką bardzo zdecydowanym protestem Kościoła, znalazł także swoje odzwierciedlenie w różnego rodzaju działaniach, które podejmowało państwo. I można powiedzieć, że jeśli już przejdziemy na grunt państwa polskiego, które odradza się, nie chcę oczywiście mówić o pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie bardzo był doceniany czynnik ludzki i kiedy zobaczymy, jak ostatnio zajmuje się sprawami depopulacji od paru miesięcy, wyludniania się. Bardzo ciekawe zagadnienie, ale też patrzę, korzystając z takiego dodatkowego historycznego wykształcenia, patrzę, jak to było kiedyś. No, patrzę, że jednak w XVIII wieku było celowe osadnictwo, na przykład na Podkarpaciu, ale było też na Mazowszu celowe osadnictwo w XVIII wieku. I to celowe osadnictwo było związane z tym, że były takie zasoby, które posiadał, to na Podkarpaciu akurat były królewszczyzny, król posiadał i chciał je dobrze wykorzystać. I nawet we wrześniu była na takiej konferencji z okazji 200-lecia wsi Mazury, która jest w okolicach Kolbuszowej, a tam osiedlili się ludność z Kurtów została przesiedlona. Tam nazwali się Mazurami, bo Kurt to był taki trochę gorszej jakości człowiek, tam pochodzący z różnych, no, nie warto już od tego dalej. Wobec tego nazwali się Mazurami. Także to były zagadnienia, które wchodziły w zakres zainteresowań. Bardzo silne zainteresowanie sytuacją demograficzną, ludnością, stanem ludności, rozwojem ludności, ochroną ludności zajmowała się Druga Rzeczpospolita. I to jest przykład, jak państwo po prostu przyjęło właściwą pozycję wobec tego, co jest najważniejszym zasobem państwa, bo przecież bez ludzi nie ma państwa, prawda? Państwa bez ludzi to są państwa jakieś teoretyczne, raczej mityczne. Także. Ale przechodzimy do już bliższych czasów i widać, że ten rozwój ludności po II wojnie światowej jest duże zainteresowanie, jest bardzo wysoki przyrost ludności, są bardzo wysokie wskaźniki urodzeń. No, teraz wchodzi wiek 65 lat, najliczniejsza populacja pierwszego powojennego wyżu demograficznego.
generacja roku 1955, kiedy urodziło się 795 tysięcy dzieci. 795 tysięcy dzieci. Więc to tsunami starości nie pojawiło się nagle 65 lat temu. I to po prostu trzeba widzieć w długim okresie. Ale też w tym samym, w następnym roku, jakby władze przerażone, że tak dużo tych dzieci się rodzi, bo zaraz po wojnie była ochrona prokreacji, była ochrona macierzyństwa. W 1956 roku wprowadza się tą nieszczęsną umowę, ustawę o prawo przerywania ciąży, mówiąc najprościej. I po prostu wprowadza się ten przepis, że ta ciąża może być przerywana. Ja już skończyłam studia i pracowałam w latach 70. To nawet profesorowie, których nigdy tam nie mówili, ani nie byli związani blisko z Kościołem jakikolwiek, ateiści całkowicie, byli przerażeni tym, że to przybrało tak wielkie rozmiary w Polsce. Lata 60., lata 70. Oficjalnie mówiło się wtedy o tym, że odbywa się 400 tysięcy aborcji. Oficjalnie, nieoficjalnie szacowano to, że było to 800 tysięcy. Poziom urodzeń w tamtym czasie był mniej więcej 600 tysięcy, przy między 600 a 700 tysięcy. 700 tysięcy przekroczył po raz drugi dopiero w roku 1983. To po raz drugi było 723 tysiące urodzeń. 723 tysiące urodzeń. I na tym się skończyło. Wobec tego to był ten problem, który wpłynął nie tylko na zmniejszenie liczby ludności. Warto też przypomnieć, że my odzyskaliśmy po ogromnych stratach wojennych 6 milionów 28 tysięcy, odzyskaliśmy ten stan ludności dopiero po 40 latach. 40 latach, więc tyle czasu potrzebowaliśmy na to. I to oczywiście wywarło ogromnie negatywny wpływ, poza tymi zmianami, które były w gospodarce, ogromnie negatywny wpływ na postawy prokreacyjne. To stało się tym, czego jeszcze, jak mi się wydaje, nie odpracowaliśmy do dzisiaj, mimo bardzo wielkich wysiłków ze strony Kościoła katolickiego, który zawsze zajmował taką samą bardzo rygorystyczne stanowisko w sprawach prokreacji i w sprawach życia ludzkiego. I tutaj można powiedzieć, że to jest ta szkoda, jakby właśnie postawa w zachowaniach, postawa wobec rodziny, to przyniosło nam bardzo, bardzo duże i bardzo poważne szkody. Zatem pamiętajmy, że tego zainteresowania sytuacją demograficzną nie było. Pierwsza taka konferencja po II wojnie światowej odbyła się w roku 66, demograficzna, ale nikt jej nie zauważył. Ale już w latach 70. rozpoczęła się wielka dyskusja o tak zwanym optimum ludności. Czyli o tym, że jest nas za dużo, że w ogóle za dużo się ludzi rodzi, czy za dużo ludzi, że oni zagrażają gospodarce, że zagrażają polityce, zagrażając w ogóle ziemi. Może ktoś z Państwa pamięta jeszcze, kiedy zadepczemy ziemię, mówili ekologowie, prawda? Więc i to wszystko wychodziło, to były te raporty Klubu Rzymskiego za przełomu lat 60. i 70. Ja jeszcze w swojej bibliotece mam te raporty Klubu Rzymskiego. Więc muszę powiedzieć, że wtedy była ogromna dyskusja nad tym, jak powstrzymać prokreację, jak zmniejszyć liczbę urodzeń. I myślę, że pierwsza zorientowała się chyba Francja, która już w latach 60. zaczęła wprowadzać bardzo szeroką politykę taką, niektórzy mówią demograficzną, ja wolę mówić ludnościową, bo ona odnosi się nie do demografii ta polityka, tylko do ludności, czyli do ludzi, którzy zaludniają ziemię po prostu. Więc Francja zorientowała się chyba, że tak jest i potem gdzieś mniej więcej w latach w końcu lat 70., 80. pojawiły się różne refleksje na ten temat, ale na razie bardzo ostrożne. No jeszcze przecież w latach 90. były kongresy, które zajmowały się raczej zmniejszeniem urodzeń niż ich zwiększeniem. Także tutaj można powiedzieć, że dzisiejszy stan, teraz już przejdę do tego, co mamy obecnie, dzisiejszy stan i stan, jaki mamy obecnie
jest skutkiem bardzo wielu zjawisk i procesów, które zachodziły wcześniej. Bardzo wielu takich programów edukacyjnych na rzecz prokreacji i na rzecz tego, że prokreacja jest czymś szkodliwym i zabiera wolność po prostu, a przecież można od tego odejść. Wobec tego musimy jakby zdawać sobie sprawę w gąszczu jakich trudnych, bardzo pogmatwanych spraw znaleźliśmy się. I teraz to rok 89, oczywiście wchodzi ta cenna ustawa z roku 93, która rzecz jasna wymaga pewnej poprawy i ona zasadniczo zmienia tutaj podejście. Ale nie zmienia tak dalece, że można byłoby tutaj te zmiany jakoś przedłużyć. Jednocześnie wszystkie te zmiany transformacyjne, którym za chwilę poświęcę kilka zdań, prowadzą do tego, że już w roku 1900, proszę pamiętać, jest rok 1983. Mamy tak jakby szczyt tego drugiego powojennego wyżu demograficznego. 793 tysiące, 793 tysiące rodzi się. I mamy rok 1989, kiedy poziom urodzeń spada gwałtownie i po raz pierwszy po II wojnie światowej nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Czyli liczba zgonów w roku 1989 jest większa niż liczba urodzeń. W roku 1997 po raz pierwszy mamy w Polsce ubytek ludności. I właściwie, czyli ludności jest mniej. I w ostatnich 15 latach liczba ludności Polski zmniejszyła się o około 0,5%. To dużo czy mało? Ja uważam, że to jest już pewien wysiłek, który został wykonany, bo jednak coś się od paru czy parunastu lat robi, żeby ta dzietność w Polsce była wyższa, żeby więcej urodzeń było. Czy robi się to tylko mówiąc, czy robi się to działając i tworząc rzeczywiste instrumenty, to jest inna sprawa. Niemniej jednak można powiedzieć, że straciliśmy tylko 0,5%. 0,5%. Litwa w tym czasie straciła 16%, Rumunia straciła 9% swojej ludności i możemy tak wymieniać dalej. Więc uważam to, we wszystkiemu uważam to za duży sukces, że zatrzymaliśmy taki gwałtowny spadek z liczby ludności, chociaż dopiero spis powszechny w przyszłym roku, to będzie spis po 100 też latach, bo pierwszy spis Rzeczpospolitej Niepodległej był w roku 1921, miał być w 20, ale była wojna polsko-sowiecka. I zobaczymy, ile jest na pewno. I teraz króciutko jeszcze powiem o tym, co robi się w tej sprawie. To, że zmieniła się, jak mówią politolodzy, tak zwana narracja i inaczej się mówi o płodności, inaczej się mówi o macierzyństwie, inaczej się mówi o dzietności, o rodzinach wielodzietnych. Ja jestem z rodziny wielodzietnej. Bardzo długi czas w swoim życiu, już miałam 30 parę lat, jak słyszałam ciągle, że rodziny wielodzietne to są rodziny patologiczne. To są rodziny po prostu ubogie, to są rodziny zdezorganizowane. No i po prostu już no, trudno to. Dopiero już byłam doktorem nauk, na końcu odważyłam się pewnego dnia powiedzieć, że dosyć już więcej nie będę tego słuchać. Więc można powiedzieć, że to wszystko jakby w narracji się skończyło. Także podjęto pewne działania. Ale taki zdecydowany program niestety podjął dopiero rząd w roku 2016. Ja nie mówię tutaj tylko o 500+, ale w bardzo wielu zmianach w prawie, bardzo wielu zmianach w podejściu, bardzo wielu zmianach w organizacji pracy, w warunkach życia, w ochronie pracy. To wszystko składa się na to, że te prognozy, które były 10 lat temu, zakładały,
że w Polsce w tych latach, kiedy, teraz, kiedy żyjemy, będzie rodziło się mniej więcej między 330 a 340 tysięcy dzieci, a w dalszym czasie te urodzenia, poziom urodzeń poniżej 200 tysięcy, nie sprawdziła się. Ja zajrzałam do tych prognoz. To jest moje takie pytanie do wszystkich demografów. Na każdej konferencji pytam, dlaczego prognozy się nie sprawdzają. Więc oni wtedy tłumaczą się, opowiadają, dlaczego się nie sprawdzają. Nie sprawdzają się, bo prognozy mają taki charakter ostrzegawczy. Ale widać wyraźnie, że urodziło się jednak w roku 2017 402 tysiące dzieci. W roku 2018 urodziło się 388 tysięcy 200. A miało urodzić się 335 tysięcy. Wobec tego jest to więcej. Tak? Jest to więcej. Czy to jest skutek 500+? Nikt tego nie powie. I nikt poważny o tym nie powie, ponieważ we wszystkich pracach, które przejrzałam, mam ich sporo, nawet niekoniecznie w bibliotece, ale i we własnej bibliotece, wszędzie, kiedy padają te pytania, od czego zależy dzietność, więc są wymienione wszystkie czynniki ekonomiczne, obyczajowe, społeczne, demograficzne, medyczne, antropologiczne, każde. I na każdy, jeśli to jest osoba odpowiedzialna, powie, to jest proces zbyt skomplikowany, żebyśmy mogli odpowiedzieć. Dlatego myślę, że ja od kilku lat jestem przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej. Przygotowujemy raporty dla, przede wszystkim dla rządu, ale dla każdego, kto życzy sobie tych raportów. Także wszystko to udostępniamy na stronie internetowej. Ale przyjęliśmy taką zasadę, choć może jest w naszym działaniu, że staramy się przedstawić jakby wszystkim, którzy są tym zainteresowani, a nawet niektórym, którzy niedokładnie są zainteresowani. Staramy się zainteresować i pokazać, że na to, czy ta dzietność będzie większa, czy ta dzietność będzie mniejsza, nie mamy wpływu, czy mamy wpływ bardzo ograniczony. Możemy oczywiście kształtować postawy, możemy tworzyć warunki, możemy te warunki polepszać, możemy tworzyć wszystkie, usuwać wszystkie przeszkody. Możemy zadbać nie tylko o kształcenie seksualne, ale o kształcenie do prokreacji, o co dopiero domagam się od 20 paru lat. Przygotowanie do prokreacji. Ja wykładam między innymi demografię, kiedy zaczynam mówić o warunkach prokreacji, o tym, jak szkodliwe są niektóre warunki. Też pięknie mówił o tym ksiądz arcybiskup, więc nie będę powtarzać. To wtedy na sali robi się cicho, bo generalnie demografia nie budzi wielkiego zainteresowania studentów, bo to jest taka nauka, której się trzeba nauczyć, a nie zawsze tam są różne ciekawe rzeczy, przynajmniej dla niektórych. Wobec tego staramy się dostarczyć wiedzy, a także wyrobić takie przekonanie, że bez względu na to, czy będzie skutek, czy nie będzie, musimy tworzyć warunki do tego, żeby rodzina mogła spokojnie, mogła się rozwijać, żeby powstawały rodziny, żeby mogły się rozwijać, mogły się powiększać, miały warunki do wychowania dzieci, żeby nie było tak, jak było na początku transformacji, że takie było powiedzenie wśród osób, które zajmowały się tymi zagadnieniami, tak podobnie jak ja, mówiliśmy, że patentem na ubóstwo jest po prostu posiadanie dzieci na początku transformacji. To był taki patent, żeby zostać ubogim. I te wszystkie przeszkody, oczywiście te wszystkie przeszkody staramy się usunąć. Ale są takie przeszkody, które związane są z postawami, z wychowaniem, z systemem wartości, który na szczęście jeszcze nie całkowicie się rozpadł. Na które oczywiście nie mamy wpływu. Tak jak nie mamy wpływu, jakie decyzje, kiedy decyzje w sprawie założenia, powiększenia rodziny podejmują ludzie. To jest jakby decyzja indywidualna.
I taka jest zasada, którą przyjęliśmy w polityce związanej z prokreacją, z ludnością, z rodziną, ponieważ możemy tak naprawdę tworzyć warunki do dobrej prokreacji. Nie możemy tego zrobić. Jeszcze jest jedna sprawa i to będzie ostatnia, bo ksiądz doktor patrzy na mnie, więc już skończę. To jest ta sprawa, która mnie, powiedziałabym, osobiście bardzo, bardzo boli, bardzo dotyka. Otóż tak, kiedy przyszedł okres transformacji, bardzo liczyliśmy na bardzo dużo i nagle okazało się, że nie ma miejsca w Polsce, które likwidowano masowo miejsca pracy, przede wszystkim stałe miejsca pracy w przemyśle, bo one tapały. Kiedy znikały po prostu zakłady lepsze czy gorsze w małych miastach czy osiedlach, a ten zakład, który likwidowano, był po prostu był podstawą życia całej okolicy tam, całej okolicy dostarczał dochodu. Kiedy upowszechniła się tak zwana prywatyzacja likwidacyjna, polegająca na tym, że likwidowano zakład tylko dlatego, żeby uwolnić rynek pracy dla innego zagranicznego producenta. I kiedy całe pokolenie nie miało pracy i zostało po prostu wypchnięte za granicę, kiedy kolejne rządy domagały się otwarcia rynków pracy dla polskiej młodzieży, i rzeczywiście wyjechało około 3 milionów ludzi. To nie wyjechali ludzie ze wszystkich grup wiekowych. To wyjechali przede wszystkim, wyjechały osoby w wieku między 20 a 34 rokiem życia. To jest ta strata, której nie odrobimy po prostu przez następnych, nie odrobimy przez następnych kilka pokoleń. I to jest coś, co musimy sobie uświadamiać. I musimy bardzo dokładnie wiedzieć, że to jest ta strata, którą ponieśliśmy. Więcej, w tym samym czasie, mniej więcej w roku 2007, troszkę później może, ale wcześniej jeszcze, wdrażaliśmy taki program pod tytułem Kapitał Ludzki. Ten kapitał ludzki dał szansę na osiągnięcie wykształcenia bardzo wielu młodym ludziom. I to było bardzo cenne. Ale kiedy oni się już wykształcili, to okazało się, że ich wykształcenie, ale także ich w ogóle osoba nie jest tu potrzebna, że oni po prostu jedynym wyjściem dla nich jest wyjazd po prostu. No i wszyscy martwili się, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, że Niemcy nam nie otworzyli jeszcze granic, otworzyli Anglicy. Jacy mądrzy tam. Już wtedy w całej Europie brakowało zasobów pracy i cała Europa wiedziała o tym, że jedynym państwem, które ma 54% europejskiego przyrostu zasobów pracy, to jest Polska. I to jest po prostu, to nie było przypadkowo. To przecież te zasoby pracy nie powstały nagle, nie powstały w roku 2004, tylko wcześniej. Tylko to były te generacje, które rodziły się od połowy lat 70. Wobec tego nie tylko ponieśliśmy bardzo duże straty ludnościowe, ale ponieśliśmy straty także w zakresie bardzo dużych zasobów pracy. Teraz co się stało z tymi ludźmi, którzy wyjechali? My mamy na przykład województwo lubelskie. Co rok wyjeżdża z województwa od paru lat, z województwa lubelskiego 8 tysięcy młodych ludzi. 8 tysięcy, no nigdy nie dużo. Województwo lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, część pomorskiego, łódzkie, opolskie, dalej województwo kieleckie, świętokrzyskie. Wobec tego mamy bardzo duże ubytki w różnych gminach. To są tak duże ubytki, że wynoszą 20-30%. Mamy pełen, dzięki Głównemu Urzędowi Statystycznemu, mamy pełen przegląd. I teraz te miejscowości wyludniają się. Ja nawet próbowałam za radę tutaj
środowiska katolickie zainteresować tym problemem, bo przecież to jest kwestia wyludniania się, to jest kwestia także parafii, które będą powoli zanikać. Ale to jakoś nie powoduje większego zainteresowania. Jeśli ci ludzie nie wyjechali za granicę, to oni skupili się, ci młodzi ludzie, wyjeżdżając z tych peryferyjnych wsi, z tych małych miast, skupiają się w okolicach Warszawy. Co czwarta osoba pracująca w Warszawie przyjechała tu do Warszawy. Połowa ludzi w okolicach, osiedlających się w okolicach Warszawy, przyjechała tutaj i osiedliła się w okolicach Warszawy. To dotyczy kilku aglomeracji. To dotyczy Krakowa, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i po części jeszcze Wrocławia. Na wszystkie wymieniłam 5 miast. Natomiast pozostałe miasta, a szczególnie małe miasta, wioski, trudna się wieś, to powoduje bardzo daleko idące konsekwencje. Jeśli młodzi ludzie wyjeżdżają z województwa warmińsko-mazurskiego, jeśli ci ludzie wyjeżdżają z województwa podlaskiego, to przecież nie są w miejscu, gdzie mogą założyć rodzinę od razu, gdzie mogą tę rodzinę utrzymać, gdzie mogą stworzyć sobie warunki do życia. To także będzie opóźniało, jeśli tam dzieci pojawią się w tych rodzinach, na pewno będzie to opóźniało i będzie bardzo utrudniało. Ja nie mówię już o konsekwencjach, które są dla tych wyludnionych terenów. Wyludniają się tereny głównie przy granicach. Wobec tego możemy powiedzieć tak, że już kończę, że sprawy demograficzne stają się dzisiaj najtrudniejsze z tych spraw, które mamy do rozwiązania. Niektórzy mówią tak, no ale rodzi się bardzo dużo ludzi w Azji, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. Tak, rodzi się. I tutaj ksiądz arcybiskup powiedział też, że oni zaludnią Europę. I to prawdopodobnie tak nastąpi. Tylko my musimy wiedzieć, że od tego czasu nastąpi jeszcze bardzo długi okres, kilku pokoleń co najmniej, kiedy ten proces zaludnienia być może będzie się odbywał. Jaki ten proces będzie, jak on będzie przebiegał dla tych, którzy zostaną, ale dla tych także, którzy przyjdą, a także dla następnych, to jest bardzo, bardzo trudne dzisiaj do określenia. Żeby zakończyć, to powiem tak. Najważniejsza jakby sprawa, którą dzisiaj mamy do zrobienia, to jest sprawa ochrony rodziny, ochrony macierzyństwa, ochrony rodzicielstwa, co mamy zapisane i po prostu bardzo szerokie uświadomienie społeczeństwu, że ten stan, jaki mamy, jest stanem co najmniej dla nas groźnym. Ale nie jest jeszcze beznadziejny, ponieważ przy bardzo dużym wysiłku możemy ten stan zmienić. Bardzo dziękuję panie profesor. Myślę, że ten wykład będzie inspiracją do pytań, które na pewno się jeszcze pojawią podczas naszego seminarium.